ostatni weekend wakacji. Nasze wędrujące podwórko dotarło na osiedle Kościelec, gdzie czekamy na Państwa z dużą ilością atrakcji jak zawsze. Są takie strefy stałe, czyli jest strefa twórcza, strefa etno, strefa gier i zabaw, czy strefa maluszka. Dodatkowo mamy partnerów, czyli mamy klub absolwenta z dobrą kawą, mamy Barbarossę z pysznymi lodami, jest także dmuchaniec, będzie spektakl, jest Just Dance z animacjami ruchowymi, tanecznymi, a także straż pożarna oraz muzeum. Prawa, prawa, z tyłu, z tyłu. Super, w prawą stronę. U nas każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno mały, jak i duży. Bańki mydlane to niewątpliwie jest taka atrakcja, która cieszy każdego. Są takie miejsca, w których można spróbować swoich sił w zabawach i grach i w konkursach. Można razem z dziećmi wypróbować swoje siły kreatywne. Myślę, że dla każdego coś tu jest. Dmuchaniec oczywiście jest oblegany, można tam spocić bardzo dużo kalorii, ale wcześniej zachęcam do tego, żeby jednak skorzystać z naszej strefy słodkości, zakupić watę cukrową albo zjeść dobre ciastko od naszego partnera Dan Cake Polonia. Pod namiotem Gwiazda, tak jak powiedziałam wcześniej, można spokojnie zjeść sobie ciasteczko od naszego partnera, zakupić watę cukrową, ale także wykonać świetny tatuaż natryskowy. On nie jest na taką całkowitą chwilę, bo można go zmyć po kilku dniach, ale na pewno nie jest stały. I do tego można też zrobić sobie warkoczyki. Myślę, że najczęściej dziewczynki tam trafiają, ale zdarzają się też chłopcy, którzy jeszcze na ostatnie dni wakacji chcą mieć kolorową głowę. Z nami jak zawsze wodociągi Chrzanowski, gdzie można napić się naprawdę świetnej zimnej wody, zarówno gazowanej bez soku, jak i z sokiem. Można się ochłodzić w te nasze upalne letnie dni. Jest też z nami fotobudka 360, gdzie można sobie zrobić niezwykły filmik, więc zachęcam każdego, kto przejdzie obok, żeby skorzystać z tej formy fajnego zdjęcia. W naszej strefie gier i zabaw jest dużo konkursów i dużo tych konkursów polega na sprawności fizycznej i niewątpliwie dzieciaki dają sobie z tym radę. Myślę, że WF na początku roku szkolnego nie będzie dla nich problemem. Jest też z nami ochotnicza straż pożarna z Chrzanowa, można u nich dowiedzieć się, jak pracują, można zwiedzić wóz strażacki, myślę, że to jest niewątpliwa okazja, żeby tam do środka zajrzeć. Można się przejechać też takim meleksem strażackim tutaj po parku. Ale też strażacy wyszli bardziej do ludzi i pokazują się w swoich specjalistycznych strojach. Myślę, że ten projekt jest przeznaczony nie tylko dla rodzin, ale po prostu dla każdego. Każdy znajdzie coś tu dla siebie. I to, że jesteśmy w różnych miejscach, powoduje, że są ludzie, którzy jeżdżą z nami od podwórka do podwórka. Osiedle Kościelec to też jest takie miejsce, gdzie jest wszędzie blisko, czyli na pewno są tutaj ludzie, którzy przyszli z osiedla Południe, ktoś z osiedla Niepodległości, pewnie i z osiedla Północ, więc jesteśmy w takim strategicznym miejscu, dlatego cieszę się, że jest tu tyle odbiorców z nami.